Zapraszam na warsztaty muzyki tradycyjnej z Polski Centralnej. Będziemy poznawać różnorodne style muzyczne, wybitnych wiejskich muzykantów i tajemnice wspólnego grania w kapeli. Grając na skrzypcach, harmonii i innych instrumentach, podążać będziemy za słowami wyrywasów, uważnie słuchać bębna i basów. Spotkajmy się w sieci Mazurka. Janusz Prusinowski. Dzień dobry. Na dzisiejszym warsztacie chciałbym Was zaprosić do słuchania, poznawania i uczenia się od Stanisława Stępniaka. Stanisław Stępniak, niewidomy harmonista z Opoczyńskiego, który potem większość życia spędził w Radomiu, był przez ludność tamtejszą uznawany za absolutnego mistrza. Ja widziałem takie sytuacje, że ludzie wołali się: chodźcie, chodźcie, Stępniaki grają. Jego gra robiła furorę, robiła ogromne wrażenie. Ja poznałem Stasia Stępniaka w Domu Tańca, kiedy przyjechał z kapelą, świetną zresztą, z doskonałym skrzypkiem i wybitnym bębnistą. Pan Lipiński, który grał na bębnie, był też tancerzem, więc był po prostu rozrywany. Raz bębnił, raz tańczył, nie miał chwili odpoczynku. I to jest osobny styl bębnienia, który on prezentuje, ale cała kapela była po prostu kosmiczna zupełnie. Przyjaciel się żenił. I przyjaciel zaprosił kapelę Stanisława Stępniaka, żeby zagrała na jego weselu. Ja byłem tam gościem, no i to było coś. To było takie wesele, że oni podchodzili do stołów, śpiewali konkretnym osobom konkretne przyśpiewki, mieli to przygotowane, prowadzili tempo tego wesela, wolniej, szybciej, układali garnitury utworów. No i też pierwszy raz od dawna trafili na towarzystwo, które uwielbiało oberki. A Staś Stępniak miał tych oberków bez liku, sypał z nimi jak z rękawa, do tego stopnia, że bardzo rzadko był w stanie przegrać jeden taniec, nie zmieniając melodii raz, dwa, trzy razy. Także mało który skrzypek też dawał z nim radę. Płynęła ta muzyka. Puszczę nagranie ze zbioru muzyki odnalezionej, to zobaczycie, że zmieniają się te melodie tam trzy razy na przestrzeni minuty 40 sekund i że właściwie nie ma powtórzeń we frazach, jak gdyby się im blisko przysłuchać, we frazach, które gra Stasio Niewidomy. Posłuchajmy kapeli Stanisława Stępniaka. Thank you.
trzecia melodia, którą wybrałem jako właściwie najprostszą z tych trzech, to jest klasyczny rdzuchowiak. Spróbujmy posłuchać jej wolniej. Co tam się dzieje? Spróbujmy powoli zaśpiewać pierwszą i drugą część melodii. Ta da da ta na ta dia da na ta da 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 na da na ta da na ta na ta dia da na ta da 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 na da na ta da na ta i da 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 na ta da na ta da da na ta da na ta i da 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 na ta i ta na ta da na ta i da na ta i da 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 na ta da na ta da da na ta da na ta i da 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 na ta dia da na ta da na ta da ta da dan da ran dam. Spróbuję dodać do tego rytm, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ta da da ta na ta da da na ta da 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 na da na ta da da ta na ta da da na ta da 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 na da na ta da na ta i da 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 na ta da na ta da da na ta da na ta i da 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 na ta da na ta da na ta ta na ta i da 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 na ta da na ta da da na ta da na ta i da 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 na ta ja da na ta da na. Co będzie, jak wystukamy sam rytm melodii do bębenka z naszej ulubionej aplikacji bębnista.pl? Ta 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 da da ta ra ta 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 da da ta na ta da da na ta da 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 ta na ta i da ta na ta da da na ta da 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 ta na ta ta na ta i da 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 na ta ta na ta da da na ta ta na ta i da da na na ta 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 da ta na da ta da na ta i da 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 na ta da na ta da da na ta ta na ta i da 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 na ta da 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 na ta ta na ta i da da na na ta ta na ta da da na ta ta na ta i da da na na ta ta da da ta da na ta ta na ta i da da na na ta da na ta da da na ta ta na ta i da da na na ta ta da na ta na da. Trudno mi powstrzymać się przed wariantami, które tam się pojawiają, szczególnie w drugiej części w melodii. Zobaczcie. Raz gra Stasio tak. Ta ta na tan da 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 na ta ta na ta da da na równo. Ale czasem gra tak. Ta da na tan da 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 na ta da na ta da da na. Powiedzielibyśmy, że to styl Piotra Gacy. Takie podcięcie. Jest w pełni tego świadomy. Czasem przetrzymuje z kolei. Ta ta na ta i da da na na ta ta na ta da da na. Jak to się połączy razem, mamy od razu kilka opcji. Równą, podbitą po Gacowemu i przeciągniętą po Stasiowemu. Ra ta na ta i da 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 na ta ta na ta da da na ta ta na ta i da 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 na ta 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 na ta na da. Czwartą dołożyłem jeszcze rozdrobnioną. Spróbujmy przełożyć to na klawisze harmonii. Jesteśmy w A, po to, żeby skrzypką było wygodnie grać. Zaczynam od dźwięku F, który jest w tym rzędzie. I powolutku obserwujcie, a potem przekładajcie to na swoje instrumenty. Tu jest taki ozdobniczek. Można by zagrać. Ale po co? Powoli.
Mamy pierwszą część właściwie. I teraz druga. Tu mamy cis, a tu mamy a. Pierwsza część pierwszej części. Druga część, drugie zakończenie. Jeszcze raz. Drugi wariant drugiej części. Od razu dodaję tutaj też ozdobnik. Gra go Staś właściwie za każdym razem. Tutaj też. Jak może, to gra. A właściwie zawsze może. Podcięciem. Z przeciągnięciem. I jeszcze w bonusie dodatkowe zakończenie. Takie fajne. Całą drugą część spróbuję ułożyć w jakiejś logicznej kolejności. Raz, dwa, trzy, raz. I możemy już grać na przemian. Pierwszą i drugą. Drugą dwa razy dłużej, pierwszą po prostu dwa razy. Przypomnę o wekslu, że strzelamy z miecha. Mamy prawą stronę na harmonii. Przełożę ten utwór tylko na akordeon. Spróbujmy zrobić basy. Mamy prawą stronę harmonii. Spójrzmy na lewą stronę. Nie dzieje się tam wiele. Są dwa akordy. D. I Staś jako muzyk. On lubił, kiedy mówi się o nim nie muzykant, tylko muzyk. Staś zwracał uwagę na lewą rękę. Czyli grałby tak. W pierwszej części D i G. Możemy zrobić mol wyjątkowo. Ci, którzy mają czarne harmonie sprzed 1930, grają normalnie dur. Który tam jest inaczej zresztą nastrojony. Możemy spróbować zrobić drugi akord durowy i wtedy zmiękczymy to, ten molowy zaśpiew prawej ręki. Druga część. A dur D. Ta da na ta i da da na ta da na ta ba da da ta da na ta i da da na ta ta da da ta na.
I oczywiście weksel na A. Pierwsza próba zsynchronizowania prawej, lewej oraz miecha. Raz, dwa, trzy, raz. Spróbujmy to samo na akordeonie. Kto ma jeszcze wątpliwości przy swojej klawiaturze, to niech spojrzy. Po lewej stronie wszystko jest tak samo. D-moll, G-dur i A-dur. I tonacja jest D-moll w tym przypadku. A po prawej stronie gram bardzo powoli. Zapraszam mojego domowego bębnistę Gabrysia, żebyśmy zagrali dla Was już taką wersję do ćwiczenia, z którą mam nadzieję spotkamy się i na warsztatach online, i na wszystkich mazurkach świata. Gabryś! Pamiętajcie też o wariantach, pamiętajcie o ozdobnikach, trylach, które nie są o ton, tylko są często o tercje, bo tak układa się harmonia. Zwrócicie pewnie uwagę, że baraban wybija tam tak zwane piętki. Robi czasami tabaranda, tararanda. W różnych miejscach tak zwykł tańczyć pan Lipiński, Józef Lipiński, który był bębnistą w tym kawałku bardzo często. I wielu świetnych bębnistów i muzykantów tak właśnie myślało o tej muzyce. Rdzuchowiak od Stanisława Stępniaka.
dziękujemy. Gabryś Prusinowski, Janusz Prusinowski, zapraszamy do sieci Mazurka.